Czy zastanawiało was kiedyś, jak wyglądały początki naszej szkoły? Nie? I tak wam powiemy. Zanim opowiem wam o szkole, muszę wprowadzić was w życie Staszowa. Około 1950 roku w Staszowie istnieje tylko liceum. Młody człowiek, aby nauczyć się zawodu, musiał zapłacić odpowiednią kwotę do tak zwanego cechu. Samą naukę odbywali u mistrza wybranej dziedziny. Inicjatywa założenia szkoły powstała z potrzeb społeczeństwa. Rodzice chcieli, aby dzieci miały możliwość kształcenia się w pobliżu rodzinnego domu. Nauczyciele potrzebowali pracy, a uczniowie miejsca do nauki zawodu. Komitet organizacji szybko wziął się do pracy, a mieszkańcy hojnie obdarowali datkami projekt przyszłej szkoły. Gdy pojawiła się możliwość, od razu podjęto działania w dyrekcji okręgowej szkolenia zawodowego w Warszawie. Rok 1952. Do Staszowa przybywa dyrektor DOS-u. W poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na rozpoczęcie pracy. Szybko okazuje się, że szkoła powstanie w budynku dawnych koszar 24 Pułku Carskich Dragonów. Budynek był mocno zdewastowany. Podłoga zniszczona, ściany obdrapane, a sufit zamoknięty. Główną część szkoły stanowiły cztery wielkie sale, wcześniej pełniące rolę sypialni żołnierskiej. Koszary wymagały całkowitego remontu. 1 września 1952 roku. Szkoła zostaje otwarta pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo-Drzewna. Natomiast dyrektorem placówki został Stefan Czerwiec. Uczniowie tego dnia mogą rozpocząć naukę w klasach o specjalności ślusarz maszyn rolniczych, stolarz. Pierwsze pomoce naukowe są wykonywane przez uczniów i nauczycieli, a szkoła przechodzi przez szereg zmian. Na terenie szkoły powstawały różne organizacje. ZNP, ZNMS, ZHP, LOP, OHP oraz SKS. Rok 1954. Szkoła dodaje klasy o specjalności. Traktorzysta oraz mechanik. Wraz z nowymi kierunkami szkoła zmienia nazwę na ZSZ Mechanizacji Rolnictwa Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. Rok 1956. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego upada. Wraz z tym wydarzeniem szkoła zmienia nazwę na ZSZ Mechanizacji Rolnictwa, która podlega Ministerstwu Oświaty. Szkoła otrzymała drugi budynek, który został przeznaczony na internat, kuchnię oraz stołówkę. Rok 1957. Szkoła usuwa kierunek kształcenia w zawodzie mechanik rolniczy oraz wprowadza nowy kierunek mechanik pojazdów samochodowych, specjalizacji kraft. Łatwo się domyślić, że zmianom uległa również nazwa. Od teraz to Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Rok 1966-1967. W naszej szkole powstają klasy wielozawodowe. Zawodu uczniowie uczyli się od rzemieślników. Natomiast w szkole odbywają się lekcje teoretyczne z wybranych zawodów oraz ogólnokształcących. Bardzo duży wpływ na życie szkoły oraz powstawanie nowych kierunków miała budowa kopalni siarki grzybowych. Z ich inicjatywy powstała klasa o specjalności wiertnicz. Również dzięki kopalni otwarto 3-letnie technikum dla młodzieży pracującej, gdzie ciągle zmieniały się możliwe kierunki kształcenia. Gdy powstało technikum mechaniczne, szkoła ponownie zmieniła nazwę na technikum mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W międzyczasie wybudowano 3-piętrowy budynek na potrzeby szkoły, którego otwarcie miało miejsce w 15. urodziny szkoły. Rok 1971-1972. Szkoła rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Niestety dalszy postęp uniemożliwiły braki w kadrze nauczycielskiej. Dyrektor Stefan Czerwień, nie spoczywając na laurach, korzystając z funduszy Komitetu Rodzicielskiego, wykupił budynek obok szkoły, tworząc mieszkania pracownicze. Zmianie uległ również dziedziniec szkoły. Rok 1972. W 20-lecie szkoły kurator Okręgu Szkolnego Bieleckiego Zygmunt Adydan nadał szkole patrona imienia Stanisława Staszica. Jest to polski działacz oświeceniowy, uczony, filozof, pisarz, publicysta, tłumacz, geolog, geograf, ksiądz katolicki. Wydawać by się mogło, że człowiek taki sam jak my, jednakże zagłębiając się w jego życie, możemy zauważyć, że przez całe życie ciężko pracował, działał na rzecz społeczeństwa. Mawiał on, talent jest jak kawałek szlachetnego metalu, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, a większość swojego życia poświęcił ziemi świętokrzyskiej. Jako ciekawostka dodam, że Stanisław Staszic kochał góry, często odwiedzał Tatry, zachwycając się ich walorami. Jego śmierć była ciosem dla wielu ludzi. W pogrzebie wzięło udział około 15 tysięcy osób, a jego grób przez długie lata był miejscem spotkań młodzieży, członków ruchu patriotycznego. Zasłynął przede wszystkim z tego, że na każdym kroku promował naukę i wiedzę. To właśnie dzięki niej
znalazł się na swoim stanowisku. Obecnie jest naszym mentorem i motywacją. Rok 1976. Dyrektor Stefan Czerwiec przechodzi na emeryturę, choć wciąż uczy języka polskiego w naszej szkole. Jego stanowisko obejmuje magister Stefan Mazur. Rok 1979. Sekcja strzelecka działająca w ramach szkolnego klubu sportowego uaktywnia swą działalność i funkcjonuje do dziś jako szkolny klub strzelecki Niedźwiadek. W szkole zaczęto organizować różnorodne wycieczki, obozy oraz rajdy. Słynnym wyjazdem prowadzącym aż do dziś jest rajd statku. Rok 1993. Obowiązki dyrektora przejmuje magister Izidor Grabowski. W stosunkowo krótkim czasie przeprowadza wiele reform w szkole, jak i w internacie. Wymieniono sprzęty i odnowiono pomieszczenia. Rok 1997. Szkoła buduje łącznik między budynkami szkoły, gdzie powstają nowe sale przeznaczone na gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kawiarenkę czy wiele innych pomieszczeń, które znajdują się tam do dziś. Szkoła po raz ostatni od tego momentu zmieniła nazwę i obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica. Odtworzenie dokładnej historii szkoły sprawia wiele trudności, ponieważ brakuje wiele dokumentów z pierwszych lat istnienia naszej Stasziców. Dlatego też, korzystając z dostępnych źródeł takich jak internet czy książka pod tytułem 50 lat Staszowskiej Staszicówki, próbowaliśmy przedstawić Wam historię szkoły.